Kochani, zapraszam Was na absolutnie wyjątkowe, mroczne i tajemnicze wydanie cyklu Warto Czytać, a to dlatego, że połączone jest dzisiaj z Bezcenną Środą. A bohaterem naszego odcinka jest nie kto inny jak syn samego Stephena Kinga, ten, który wydeptał jednak swoje własne horrorowe ścieżki, podążając śladem swojego ojca, czyli Joe Hill. Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny, jakże tajemniczy dzień, wita Was Olga z Wielkiego Buka. Przed Wami świeżutki odcinek cyklu Warto Czytać, tym razem z bezsenną nutą, cyklu, w którym biorę pod lupę zarówno sylwetki znanych pisarzy, pisarek, jak i konkretne gatunki literackie czy książki. Dzisiaj nadszedł czas na twórczość Joe Hilla, jednego ze współczesnych mistrzów horroru i grozy, który od chwili swojego debiutu nieustannie przeraża i zachwyca swoich czytelników. A jeśli o debiucie już mowa, to wydawnictwo Albatros wydało właśnie Upiory XX wieku, czyli debiutancki zbiór opowiadań Joe Hilla, od którego wszystko się zaczęło. No właśnie, i tym samym zamknęło swoją kolekcję dotychczasowo wydanych dzieł Hilla. Od Upiorów XX wieku również dla mnie przed laty rozpoczęła się przygoda z twórczością tego autora, no i wpadłam jak śliwka w kompot. Potem było już z górki, każda jego kolejna historia była absolutnie wyjątkowa i zapadała w pamięć. No może z wyjątkiem jednej, która mnie nie zachwyciła, ale o tym wspomnę za chwilę. Mam nadzieję, kochani, że dzisiejszym odcinkiem Warto Czytać przekonam do chyla tych nieprzekonanych, a fani jego twórczości przypomną sobie jeszcze raz jego wyjątkowe książki. Joe Hill, a w zasadzie Joseph Hillstrom King, przyszedł na świat 4 czerwca 1972 roku jako drugie dziecko króla horroru Stephena Kinga i jego żony Tabitha King. Poprzeczka pisarska dla Joe była więc postawiona dość wysoko. Wydawać by się mogło też, że z nazwiskiem King karierę pisarską ma już w kieszeni. Joe Hill wybrał jednak inną ścieżkę i w 1997 roku przybrał pseudonim Joe Hill właśnie, tym samym odcinając się niejako od dziedzictwa swojego ojca i penetrując na własną rękę horrorowe ścieżki. Publikował pojedyncze opowiadania w czasopismach, jak i w antologiach, kreując tym samym również swój własny, charakterystyczny styl. Oficjalnie jako pisarz Hill zadebiutował w 2005 roku właśnie zbiorem Upiory XX wieku i z miejsca, słuchajcie, zyskał zarówno uznanie swoich czytelników, jak i krytyków. Zresztą ten zbiór zebrał moc prestiżowych nagród dla gatunku i jednocześnie uplasował Hilla pośród tych największych nazwisk. Wkrótce po opowiadaniowym debiucie Hill wydał swoją pierwszą powieść Pudełko w kształcie serca i tym samym jakby ugruntował swoją pozycję pośród horrorowych twórców. To również wtedy Hill ujawnił już oficjalnie swoje powiązanie z legendarnym, kultowym już ojcem Stephenem Kingiem. Twórczość Joe Hilla jest absolutnie wyjątkowa i różnorodna, dlatego że Hill tworzy nie tylko opowiadania, nie tylko powieści, ale także chociażby pisze wiersze, wydał nawet jeden tomik poetycki, pisze scenariusze i tworzy, słuchajcie, powieści graficzne i komiksy, jak chociażby fenomenalny cykl Lock and Key. Lock and Key, który został zresztą sfilmowany, a raczej serializowany, a do którego odcinków Hill pisał również scenariusze. Nic więc dziwnego, że Hill nie raz i nie dwa został nagrodzony albo nominowany do nagrody właśnie w swoim środowisku. Otrzymał prestiżowe nagrody m.in. Bram Stoker Award, International Horror Guild Award, czy słuchajcie, nagrodę Raya Bradbury. To po prostu jest jeden z tych twórców, których naprawdę warto znać, tym bardziej jeśli uwielbiacie horror. Można by oczywiście pomyśleć, że Joe Hill tworzy opowieści jak najbardziej podobne lub nawet tożsame z opowieściami swojego ojca, ale nic bardziej mylnego. Co prawda, Hill niejednokrotnie nawiązywał do twórczości swojego ojca, co więcej, współpracował ze Stephenem Kingiem, razem pisali opowiadania, razem tworzyli kolejne historie, jednak.
Chociaż ojciec i syn stworzyli też własne uniwersum, to jednak Joe Hill wykreował swój własny, niepodrabialny styl, jak również wykorzystuje w swojej twórczości bardzo charakterystyczne motywy. Czytając opowieści Joe Hilla, można, słuchajcie, poczuć grozę jak w dawnej klasyce. Zresztą słychać tam echa głosów takich twórców jak Richard Matheson, jak Ray Bradbury, jak H.P. Lovecraft, czy innych XIX-wiecznych nawet klasyków. Jednym z takich charakterystycznych motywów powtarzającym się w twórczości Joe Hilla jest czas dzieciństwa. Czas dzieciństwa to czas magiczny, to czas wyjątkowy, dni rozciągają się w nieskończoność, dwa krzaki pod domem wydają się być nieprzebraną dżunglą, a jeden pokój może stać się całym wszechświatem. To także jest czas, gdy umysł jest najbardziej chłonny, tym samym najbardziej podatny na wpływy. Czas, w którym można paść ofiarą tej największej możliwej potworności. Dzieciństwo u Hilla to czas bardzo delikatny, pełen nieopisanej wrażliwości, ale jednak usiany niebezpieczeństwami, które trudno jest sobie wyobrazić. Chociażby czas świąt. Święta mogą u Hilla trwać wiecznie, ale jaką cenę trzeba za to zapłacić? Kolejnym powtarzającym się u Hilla motywem są duchy i zjawy. Duchy i zjawy zarówno ludzi, jak i zwierząt, jak i roślin. Duchy zatopione w czasie jak w bursztynie, zawieszone pomiędzy światem żywych a umarłych. Echa przeszłości, które wciąż oddziałują na świat, które wciąż mają wpływ, czasami ten dobry, czasami ten najgorszy. A za duchami i zjawami idzie śmierć. A jeśli śmierć, to tematy przemijania, odchodzenia, choroby, zanikania i wreszcie znikania. Wreszcie trzecim takim motywem charakterystycznym dla Hilla, chociaż nie ostatnim, jest przemoc. Hill nie boi się przemocy, nie boi się poruszania tematów okrucieństwa, nie boi się również babrania nawet w gór. Jeśli leje się u niego krew, to leje się strumieniami. Jeśli płonie horyzont, to płonie w całej swojej okazałości. Jeśli coś lub ktoś atakuje człowieka, to z całą możliwą zawziętością. U Hilla przemoc jest albo jak najbardziej obecna, albo snuje się jako cień z przeszłości lub echo, zapowiedź tego, co dopiero nastąpi. To wspomnienie, aura, dziwny opar, coś takiego nieuniknionego. W tym właśnie motywie chyba najlepiej widać różnicę pomiędzy ojcem a synem, pomiędzy twórczością Hilla a Kinga. Przemoc u Kinga przecież jest bardziej zasugerowana, a czasami bardziej komiksowa. U Hilla natomiast ta przemoc jest jak najbardziej dosłowna. Z pewnością teraz zapytacie, no dobra Kowalska, to od czego zacząć przygodę z twórczością Joe Hilla? Do dyspozycji macie 7 Hillowych książek, z których ja wybrałam 3 moje najulubieńsze. 3 najulubieńsze, oczywiście od których warto zacząć przygodę z jego twórczością. Najbardziej na początek polecam najulubieńszą moją powieść Joe Hilla, czyli Nosferatu, powieść w świątecznym klimacie. Wyobraźcie sobie potwora o wampirycznej aurze, który porywa dzieci i zabiera je do krainy, w której święta trwają cały rok. I dziewczynę, która ma wyjątkowy dar i może się dostać do tej krainy. Mamy, słuchajcie, tutaj atmosferę niesamowitości, potworności, sączącego się zła. To jest dla mnie, słuchajcie, kwintesencja Joe Hilla. Jeśli macie ochotę na absolutnie klasyczny horror, to Pudełko w kształcie serca na początek perfekcyjne. Spoiwem tej opowieści jest strach, zarówno strach bohaterów przed tym, co nieuniknione, przed przemijaniem, strach przed śmiercią, jak i strach samego czytelnika przed tym, co może czekać na nas po tej drugiej stronie. Duchy, zjawy, przemijanie, wszystko właśnie tutaj jest. I wreszcie na początek również polecam Wam Upiory XX wieku. Dlaczego? Dlatego, że ten debiutancki zbiór Hilla jest po prostu idealnym wstępem do jego twórczości. Zresztą zbiory opowiadań mają to do siebie, że tworzą swoisty przekrój czyjejś działalności, a tutaj poznacie Joe Hilla takim, jakim się stanie dopiero w przyszłości, a który już zarysowuje wszystkie najważniejsze dla siebie motywy. Mamy tutaj świetny przekrój tematów, motywów i gatunków. Od klasycznej grozy, przez grozę oniryczną, niesamowitą, aż do szeroko pojętej fantastyki. Do dzisiaj moim najulubieńszym opowiadaniem z tego zbioru jest króciutkie, ale jakże działające na wyobraźnię Martwe drzewo. Oczywiście, kochani, nic nie stoi też na przeszkodzie, żebyście rozpoczęli swoją przygodę chociażby od powieści Rogi Joe Hilla, których nie mam teraz w ręku, bo gdzieś mi zaginęły w akcji. Rogi są jednak najbardziej, moim zdaniem, brutalne, najbardziej krwawe i najbardziej bezkompromisowe w twórczości Hilla. Możecie również zacząć od innych zbiorów opowiadań, nic nie stoi na przeszkodzie. Istnieje również książka Hilla, która zrobiła na mnie najmniej pozytywne wrażenie podczas lektury kilka lat temu.
a która z biegiem czasu jednak ociepliła się nieco w moich wspomnieniach. I jest to Strażak. Strażak, słuchajcie, jest młodzieżowym post-apo. Młodzieżowa postapokalipsa nawiązująca do największych tytułów właśnie tego podgatunku grozy. Przed laty nie potrafiłam za bardzo docenić, ale dzisiaj po latach doceniam i polecam przede wszystkim młodszym czytelnikom, nastoletnim czytelnikom, takim, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z horrorem, nie wiedzą od czego, Strażak będzie doskonałym wstępem. To bardzo ciekawa opowieść o końcu świata i jednocześnie nawiązuje, tak jak powiedziałam, do największych tytułów gatunku, również do Stephena Kinga. Domyślam się, że część z Was już czytała książki Joe Hilla i jestem bardzo ciekawa, jaką Wy byście właśnie polecili na początek przygody z jego twórczością. A teraz, kochani, razem z wydawnictwem Albatros mamy dla Was grubaśny konkurs. Cały pakiet książek Joe Hilla do wygrania. Cały pakiet, 7, tutaj będzie 4. Będą 4, powinno być 7. Słuchajcie, pakiet 7 książek Joe Hilla dla Was do wygrania, a pytanie konkursowe to jest absolutna prościzna. Wasz najulubieńszy horror wszechczasów. Taki, który Wy uznajecie za ten najfajniejszy, najważniejszy, który najbardziej robi wrażenie. I słuchajcie, to może być film, serial, to może być książka, to może być komiks, to może być gra. Do wyboru, do koloru, Wasz najulubieńszy horror. Po prostu. Polecajcie, swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem konkursa przez tydzień. Potem, słuchajcie, wybiorę jednego zwycięzcę, do którego poleci ten wspaniały pakiet. Wyniki konkursu pojawią się w opisie pod tym filmem, jak i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Mam, kochani, nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jestem również ogromnie ciekawa, czy znacie w ogóle twórczość Joe Hilla, czy już czytaliście jego książki, która jest Waszą najulubieńszą, a która może nie zrobiła na Was takiego wrażenia właśnie. Dawajcie koniecznie znać, no i powiedzcie mi, jak Wy w ogóle porównujecie twórczość Hilla a Stephena Kinga, czy macie już takie porównanie. Muszę Wam, słuchajcie, powiedzieć, że chociaż Stephen King dał nam moc wspaniałych opowieści, niezapomnianych opowieści, takich, które naprawdę straszą, to również dał nam sporo opowieści, no nieco takich gorszych, które nie robią dobrego wrażenia, wiecie o czym mówię. Natomiast jeżeli chodzi o twórczość Joe Hilla, to ona jest bardziej na takim jednym doskonałym poziomie. Przynajmniej ja tak, słuchajcie, odbieram twórczość Joe Hilla, dlatego że uwielbiam jego opowiadania, również opowiadania, które piszę właśnie wspólnie z ojcem, ze Stephenem Kingiem. Uwielbiam jego powieści i nawet po latach doceniłam tego Strażaka. Świetnie również się bawiłam przy czytaniu komiksu Lock and Key, który również Wam ogromnie polecam. To jest absolutna frajda i ta historia jest również ogromnie straszna. No właśnie, słuchajcie, bo jednak u Joe Hilla wciąż czuć ten strach, coś, co nieco wyblakło z czasem u Kinga, u Hilla wciąż jest obecne. Jestem ogromnie ciekawa właśnie Waszej opinii na ten temat. Kochani, czytajcie Hilla, dawajcie znać, zaglądajcie również na Wielkiego Booka, bo o niemal wszystkich jego książkach możecie znaleźć opinię właśnie tutaj i na kanale, i na blogu Wielkiego Booka również. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, październik trwa, październikowa kraina, październikowe premiery do wyboru, do koloru, całkiem sporo. Będzie mi ogromnie miło, jeśli zostawicie łapki w górę, piszcie również komentarze, bierzcie udział w konkursie, bawcie się przypysznie, a jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was serdecznie, możecie subskrybować ten kanał. Do zobaczenia!